Szanowni Państwo, witam serdecznie. Jerzy Szydłowski, burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój. Już tylko chwilę dzielą nas od najważniejszej imprezy tegorocznego lata, Dni Buska w najbliższą sobotę 31 sierpnia i w niedzielę 1 września. Ale zapraszam Państwa już dziś na wspaniały klimatyczny blues, rockowy koncert Billa Gilsona w piątek o 20 na Koronie Tężni w Busko-Zdroju. Szanowni Państwo, wiele atrakcji czeka na wszystkich mieszkańców naszej gminy, gości przyjezdnych, kuracjuszy. W sobotę rano, już w okolicach godziny 10, rusza Wesołe Miasteczko, które tuż za mną. Wszystkich Państwa zapraszam, całe rodziny, dzieci, młodzież do korzystania z przygotowanych przez nas atrakcji. W sobotę także turniej oldboyów w piłce nożnej na Stadionie Miejskim w Busku-Zdroju między godziną 14 a 17. Szanowni Państwo, wyjątkowe święto dla fanatyków krosu, 9. runda Mistrzostw Polski Enduro, pierwszy raz w naszej miejscowości, sobota i niedziela dla krosowców. Zapraszamy do Szańca. A w sobotę już od godziny 16 na terenach zielonych przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury, tu gdzie znajdujemy się, startują wspaniałe koncerty zespołów, które przygotowaliśmy dla Was. Oferta, pełna oferta jest dostępna na stronach gminy i Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. W sobotę gwiazdą wieczoru będzie Grupson, a w niedzielę jedyna w swoim rodzaju Agnieszka Chilińska. Już w ten weekend tutaj na terenach zielonych przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbędzie się niesamowita impreza Dni Buska-Zdroju. Będzie dużo naprawdę dobrej muzyki. 31 sierpnia wystąpi dla Was Grupson, a 1 września niesamowita Agnieszka Chylińska. Oprócz tego wystąpią jeszcze inne zespoły muzyczne. Będzie też Wesołe Miasteczko, będzie gastronomia, będzie kiermasz, będą stoiska reklamowo-promocyjne. Tężnia w tych dniach będzie otwarta, wstęp wolny. Będzie piękna pogoda i przede wszystkim będzie wspaniała publiczność. Do zobaczenia. Kochani mieszkańcy miasta i gminy Busko-Zdrój, wspaniali goście i przyjezdni, pamiętajcie, że dla wytrwałych przygotowaliśmy jeszcze jeden ważny turniej. Już w niedzielę o godzinie 8.30 startuje kolejny Buski Półmaraton. Dla tych, którzy mają w sobie dość zapału i energii, przygotowana została wspaniała, urokliwa trasa terenami naszej gminy. Zapraszam, 8.30 start. Do zobaczenia.